dobry. Witam Państwa serdecznie w naszej bolesławieckiej sali kinowej, w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Szanowni Państwo, w 1583 roku król Stefan Batory nadał kanclerzowi Marcinowi Berżewiczowi tytuł barona za wielkie i nieocenione zasługi dla Rzeczypospolitej, którą to ten pan rozsławiał na całym świecie. Tak oto istniał od wieków piękny obyczaj nagradzania zacnych obywateli. W Bolesławcu od 24 lat pan prezydent honoruje wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki, sportu oraz działaczy zasłużonych dla naszego miasta, którzy swoją postawą promowali Bolesławiec nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Cóż, dziś jesteśmy w nieco odmiennym anturażu. Przy pustej sali, bez fizycznej obecności laureatów i publiczności w czasie pandemii. Wykorzystamy jednak magię internetu i telewizji i spróbujemy zadośćuczynić tej pięknej naszej bolesławieckiej tradycji. Bo naszym mieszkańcom to się należy. Zapraszam na scenę pana Piotra Romana, prezydenta miasta Bolesławiec. Dzień dobry Państwu. W tej niezwyczajnej sytuacji postanowiliśmy wspólnie z załogą Bolesławieckiego Ośrodka Kultury zorganizować galę za promocję naszego miasta. A ponieważ nie siedzicie tutaj na tej sali Kina Forum, tak jak co roku, sądzę, że tej publiczności jest więcej niż corocznie, bo tu możemy pomieścić około 400 osób. Dlatego pozwólcie, że ściągnę tę maseczkę, ale przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że nawet maseczki mogą być elementem promocji miasta. To jest pomysł bolesławieckiego przedsiębiorcy i wykonanie bolesławieckiego przedsiębiorcy. Maski, które bardzo dobrze się prezentują i które też myślę, że jej założenie powoduje niewidoczny może dla innych, ale uśmiech i dumę z tego, że mieszka się w tak pięknym mieście, w którym mieszka tak wielu mądrych, rozsądnych, przedsiębiorczych mieszkańców, bowiem o to chodzi w tym dzisiejszym spotkaniu. Corocznie staramy się nagrodzić tych, z których jesteśmy dumni, którzy wykonując swoje pasje, swoje odkrycia, swoją działalność, to są przedsiębiorcy, uczniowie, bardzo wiele stowarzyszeń, różnych instytucji, działając i mając z tego powodu satysfakcję, powinni być dostrzeżeni przez władze miasta, bowiem to wszystko razem wskazuje na dobry kierunek zwiększania i polepszania wizerunku naszego miasta. Wielu mieszkańców mówi o tym, że są dumni z naszego miasta, a ta duma przede wszystkim powinna polegać na tym, że my dzisiaj chcemy pokazać tych najlepszych, którzy działają na rzecz tego, aby nasze miasto wyróżniało się. I to nie tylko mówimy o skali Dolnego Śląska czy Polski, ale wiele z tych działań ma charakter międzynarodowy, europejski, czy nawet trochę szerzej. W ten sposób udowadniamy też, że nasze miasto jest wieloprofilowe, że to nie chodzi tylko o te rzeczy, które najbardziej są znane, które są ważne, jesteśmy z nich dumni, takie jak na przykład ceramika bolesławiecka, ale mamy też duże osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, sportu i wielu, wielu innych. Dlatego pomimo tego, że dzisiaj nie możemy się spotkać na tej sali fizycznie, duchowo łączymy się i chcemy Państwu zaprezentować i nagrodzić osoby, które w ostatnim roku, czyli w roku 2019, bowiem nagrody są za działalność w roku 2019, te osoby zasłużyły na wyłonienie i nagrodzenie nagrodami, które mają wymiar taki, powiedzmy, wybitnego dzieła sztuki wykonanego przez bolesławieckiego artystę, jak i również wymiar finansowy,
bowiem poza nagrodami honorowymi wszystkie inne nagrody są powiązane z dobrą nagrodą pieniężną. No więc zaczynajmy, panie dyrektorze. Dziękuję, panie prezydencie. Nie mogę powstrzymać się od małej sugestii. Piękna maseczka. Proszę wziąć udział w naszym konkursie bokowskim Czas na maseczkę. Ogłoszony jest, można jeszcze się zgłaszać. Obiecuję, że pokażemy zdjęcie i nagrodzimy. Ja myślę, że to powinien pomysłodawca, bo te maseczki nie dość, że są piękne, to oprócz tego one są bardzo bezpieczne, mają szwajcarskie certyfikaty. Wzór jest podobno powiązany z Louis Vuittonem, więc rzeczywiście pomysłodawca, ja przekażę mu, że nie tylko, żeby wziął udział w promocji w tym konkursie, ale również, żeby te maseczki były dostępne, bo na razie to jest partia próbna. Dziękuję bardzo. Ja mam maseczkę z jonami srebra, czyli też jest wartościowa. Informuję pana dyrektora, że te maseczki mają też jony srebra i podejrzewam, że dwa razy więcej. Poddaję się. Szanowni Państwo, nagrody prezydenta miasta Bolesławiec za promocję będą tradycyjnie wręczane w następujących kategoriach. W dziedzinie kultura i nauka, działalność społeczna i sport oraz w tajemniczo brzmiącej inne. Ale przede wszystkim, i zaczniemy od nich, nagrody honorowe. Proszę o prezentację. Nagrody honorowe. Ceramika Tyrcz Alina i Bogusław Tyrcz. Firma Ceramika Tyrcz powstała w 1999 roku. Początkowo niewielki rodzinny zakład, z upływem lat i zwiększającym się zainteresowaniem wyrobami ceramicznymi rozwijał się, a linia produkcyjna była powiększana i modernizowana. Obecnie firma zatrudnia kilkadziesiąt osób. W ofercie Ceramiki Tyrcz znajduje się kilkaset rodzajów wyrobów, a wśród kilkudziesięciu dekoracji, obok wzorów tradycyjnych, są też i unikatowe. Firma produkuje również naczynia na zamówienie. Zakład należy do Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego. Swoje produkty prezentuje w czasie Bolesławieckiego Święta Ceramiki i organizuje w tym czasie różnego rodzaju przedsięwzięcia i atrakcje. Wyroby firmy eksportowane są do wielu krajów, m.in. USA, Kanady, Korei, Japonii, Rosji, Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii. Firma uczestniczy też w targach, m.in. w wielu polskich miastach oraz w Berlinie i Bochum. Wyroby Ceramiki Tyrcz prezentowane były też na wystawach w Bolesławcu oraz we Włoszech, Vietri sul Mare, Rzymie, Anconie i Faenzie. Panie prezydencie, czas na ceremonię. Proszę wręczyć nagrodę. Chwilkę komentarza. Proszę państwa, my co roku staramy się nagrodzić jedną z 20 kilku firm ceramicznych działających na terenie miasta i powiatu. Prawie wszystkie są w Bractwie Ceramicznym i ta nagroda była konsultowana z niektórymi jej członkami, a więc można powiedzieć, że nasi bolesławieccy ceramicy potrafią ze sobą współpracować, potrafią wskazywać, pomimo tego, że przecież mamy do czynienia z konkurencją. Jestem bardzo dumny, że mamy tak dużo firm ceramicznych, a historia tej firmy pokazuje takie success story, taki proces, który zaczął się w bardzo trudnych czasach i obfitował w wiele trudnych momentów, ale dzisiaj jest symbolem sukcesu. Dlatego wielkie gratulacje. Biorę tę figurkę i przekazuję właścicielowi firmy. Dziękujemy panu prezydentowi i Radzie Miasta. Ta nagroda nie byłaby możliwa bez pracy mojej załogi. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejną prezentację. Nagrody honorowe. Drugi Środowiskowy Dom Samopomocy. Drugi Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 1 września 2004 roku. W 2019 roku obchodził swój jubileusz 15-lecia istnienia. Kierownikiem domu jest pani Agnieszka Pisarek-Grzesiak. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością, które zakończyły albo nie kontynuują nauki w szkołach specjalnych oraz nie pracują. Przez lata swojej działalności pomógł setkom dorosłych osób.
Najważniejszym zadaniem ośrodka jest prowadzenie postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, to jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach terapeutycznych, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego i godnego życia. Uczestnicy terapii mają okazję rozwijania własnych zainteresowań oraz potencjałów twórczych w specjalnie do tego przystosowanych pracowniach – plastycznej, stolarskiej, muzycznej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, rehabilitacyjnej oraz pracowni rewalidacji. Jak powiedziała o domu pani Agnieszka Pisarek-Grzesiak, nie istniałby, gdyby nie ludzkie słabości, brak pewnych umiejętności, niezaradność, samotność, trudne życiowe chwile. W tym domu wierzymy jednak, że każdą słabość, jeśli się chce, można przekuć w siłę. Codziennie osiągać i widzieć sukcesy, choćby najdrobniejsze, oraz że każdy i w każdym czasie posiada wewnętrzne skarby, jak choćby rozmaite umiejętności, możliwości różnozmysłowego poznawania świata i innych ludzi, obecność, gotowość do pomocy i nieustannego rozwoju. Dziękuję, panie prezydencie. Prosimy o wręczenie nagrody. Taka mała refleksja. Kiedy tworzyliśmy drugi środowiskowy dom samopomocy, tworzyliśmy to wspólnie, budując pomieszczenia, wyposażając je. Mieliśmy taką obawę, czy rzeczywiście to zamierzenie stworzenia domu środowiskowego, czy ono się uda, czy misja zostanie spełniona. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, co się udało tam na ulicy Parkowej zrobić. Jesteśmy dumni z załogi, z pani dyrektor, ale przede wszystkim jesteśmy dumni z tego, że osoby, które są naszą wielką wartością i naszym wielkim zobowiązaniem, tak wspaniale promują nasze miasto. Mam nadzieję, że ta nagroda wzmocni was, uczestników tego domu środowiskowego, drugiego środowiskowego domu samopomocy i da wam siły do dalszego istnienia i rozwoju. Wszystkiego najlepszego i wręczam nagrodę. Szanowny panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję. Po pierwsze za tą nieoczekiwaną nominację. Po drugie, no, za przekazanie, za otrzymanie tej prestiżowej bolesławieckiej nagrody. Niewątpliwie jest to cudowne, wymarzone uhonorowanie 15 lat istnienia działalności naszego ośrodka. Ośrodka, który wspiera i na co dzień towarzyszy w dorosłym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale który też od kilku lat w parze z pierwszym środowiskowym domem samopomocy i licznymi innymi instytucjami z Bolesławca szerzy zdrowie psychiczne w naszym mieście. Trzymanie tej statuetki prowokuje do słów wdzięczności. Chciałabym w związku z tym serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, organizacjom oraz osobom, które przez te 15 lat działalności naszego domu pomagały nas, wspierały nas, koordynowały naszą pracę, ale przede wszystkim serdecznie dziękuję osobom, które stanowią serce tego domu, które ciągle mimo koronawirusa bije bardzo mocno i żywo. Dziękuję serdecznie zaangażowanym moim pracownikom, a przede wszystkim podopiecznym oraz ich rodzicom i opiekunom. Drodzy pracownicy, kochani podopieczni, to was jest siła tego domu, to wy jesteście jego wartością, to dla was jest ta nagroda. Dziękujemy bardzo. Za nami rozdanie nagród honorowych, a teraz chwila artystycznej impresji. Zapraszam na pierwszy z przygotowanych występów artystycznych. Przed państwem uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia z klasy pani Małgorzaty Kuśnierz, Lena Matyjewicz. Zaprezentuje nam etiudę 21 Alberta Richthorna. Zdradzę państwu mały sekret. Lena będzie w tym roku zdawała egzamin końcowy w naszej szkole muzycznej. Bardzo liczymy na udany jej występ. Trzymamy mocno kciuki.
Kategoria kultura. Danuta Amborska. Pani Danuta Amborska jest absolwentką oddziału ceramicznego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. W 1977 roku podjęła pracę w bolesławieckich zakładach ceramicznych przemysłu terenowego. Obecnie zakłady ceramiczne Bolesławiec jako starszy mistrz w modelarni, pracując jednocześnie w dziale wzornictwa. Od 2004 do 2019 roku pełniła funkcję kierownika działu wzornictwa. Autorka kilkuset wzorów dekoracji klasycznych o podwyższonym standardzie, unikatowych oraz ekskluzywnych. W obecnej ofercie katalogowej znajduje się 268 wzorów jej autorstwa. W sprzedaży dostępnych jest kilkadziesiąt kolejnych starszych wzorów, nieuwzględnionych w katalogu. Jest również autorką najpopularniejszej i najbardziej rozpoznawalnej dekoracji produkowanej przez zakłady ceramiczne Bolesławiec 166A, która powstała w 1998 roku. Jej prace prezentowane były m.in. na międzynarodowych targach Ambiente we Frankfurcie nad Menem, we Włoszech w Wietri sul Mare, Anconie, Rzymie i Faenzie, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, a także w wielu polskich instytucjach kultury i w muzeach. Pani Danuta Amborska była pomysłodawczynią aranżacji nagrodzonego na targach we Frankfurcie stoiska firmowego, które decyzją kapituły konkursu Standout Ambiente 2016 otrzymało wyróżnienie honorowe. Jest także autorką pomysłu zdobienia stempelkami ludzkiego ciała, tak zwanych zdobinek. Mariusz Ochocki. Pan Mariusz Ochocki jest głównym projektantem i kierownikiem artystycznym Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artystyczna, absolwent Wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie ASP imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Kształcił się w pracowni rzeźby u profesora Feliksa Kociankowskiego oraz w pracowni techniki i technologii ceramicznych u profesora Stanisława Szyby. Zajmuje się projektowaniem ceramiki, rzeźbą i grafiką. Jego prace prezentowane były m.in. na międzynarodowych targach Ambiente we Frankfurcie nad Menem, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Tokio, we Włoszech, w Wietri sul Mare, Anconie, Rzymie i Faenzie, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, a także w krajowych instytucjach kultury i muzeach. Jako projektant form w 2018 roku pan Mariusz Ochocki został laureatem Nagrody Specjalnej Wzór Roku, przyznawanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za szczególne walory wzornicze zestawu do kawy w dekoracji bryły geometryczne oraz laureatem konkursu Dobry Wzór 2018 za szczególne walory wzornicze kolekcji misek i półmisków w kształcie ryb w dekoracji kobaltowe chmurki. Jan Bujak. Urodził się w Bośni jako dziecko kolonistów polskiego pochodzenia. W powiecie bolesławieckim mieszkał przez 40 lat. Pan Jan Bujak to wielki strażnik pamięci. Autor wielu publikacji wydanych w ostatnich 10 latach, do których materiały zbierał przemierzając setki kilometrów w Bośni, gdzie kiedyś mieszkali Polacy. Wiernie i szczegółowo odtworzył w nich wspomnienia tamtych trudnych czasów i losów społeczności bośniackich Polaków. Największym dziełem Jana Bujaka jest publikacja pod tytułem Polskie parafie w Bośni w latach 1891-1946. Jednocześnie bardzo interesującą pozycją jest jego trylogia Galicjanie i Serbowie, która była w ostatnim czasie promowana w ambasadzie w Sarajewie i w Zagrzebiu. W spotkaniach uczestniczyło bardzo dużo Polaków zamieszkałych na terenie Bośni i Chorwacji. Bardzo dużo spotkań w ostatnim czasie odbyło się na terenie Dolnego Śląska oraz województwa podkarpackiego. Pan Jan Bujak został odznaczony honorową odznaką Zasłużony dla województwa dolnośląskiego oraz jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. Dariusz Gołębiewski. Pan Dariusz Gołębiewski obecnie jest studentem trzeciego roku historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się historią Bolesławca i regionu, propagując i promując Bolesławiec zarówno wśród mieszkańców, jak też na skalę ogólnopolską. Od grudnia 2014 roku prowadzi serwis internetowy na Facebooku o nazwie Bolesławiec i okolice dawniej i dziś, popularyzujący różnorodne zagadnienia na temat historii Bolesławca i jego okolic oraz odnoszący się do wybranych aktualnych wydarzeń w mieście. Nieodpłatnie prowadza wycieczki na prośbę turystów i bolesławian. W 2019 roku zorganizował kilkanaście historycznych wycieczek tematycznych na terenie Bolesławca oraz kilka na terenie Dolnego Śląska i Saksonii. W Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł w Bolesławcu zorganizował prelekcje na temat historii miasta. W ramach praktyk studenckich w Muzeum Ceramiki wziął udział w odcinku programu telewizyjnego Ruszaj z nami, wyemitowanym 5 sierpnia 2019 roku w TVP3 Wrocław. Opracował i opublikował poczet włodarzy Bolesławca z lat 1190-2019, dostępny na stronie Bolesławiec i okolice dawniej i dziś.
Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec. Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec powstał 37 lat temu w roku 1981. Od 9 lat osobą prowadzącą zespół jest pani Anna Itkowiak, nauczycielka i instruktorka tańca ludowego i narodowego. W tej chwili zespół pracuje w 3 grupach wiekowych i liczy około 60 tancerzy. Tancerzom towarzyszy kapela prowadzona przez pana Wojciecha Piwowarskiego. Z zespołem stale współpracuje pan Marek Łętowski, odpowiedzialny za wokalne przygotowanie zespołu. To jeden z nielicznych ludowych zespołów młodzieżowych na terenie Dolnego Śląska. Wielka liczba występów, jakie rokrocznie daje zespół pieśni i tańca Mały Bolesławiec, przyczynia się do promocji Bolesławca jako miasta kultywującego tradycje związane nie tylko z polskim folklorem, ale także z folklorem ziem, z którymi związani są mieszkańcy. Dla zespołu niezwykle ważny był wyjazd do Bośni i Hercegowiny, gdzie mógł promować kulturę ludową nie tylko na Międzynarodowym Festiwalu Mała Europa, ale także gościć z tańcem i śpiewem w bazie polskiego kontyngentu wojskowego w Bośni i Hercegowinie Butmir. Panie prezydencie, mam szalone obawy, że to wszystko nie wyjdzie. Że położymy naszą piękną, dobrze przygotowaną imprezę. Są statuetki, ale ta sala świeci pustkami. Tak prawdę mówiąc, nie wiem, jak te nagrody przeznaczymy. Jak je przekażemy publiczności. Ja po prostu jestem... Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, torba jego Zaraz. Bardzo przepraszam, ale pan to skąd? Co to za firma kurierska? Dostałem powiadomienie, że mam się zgłosić na galę po statuetki dla publiczności. Proszę pana, ale ja zaraz muszę założyć maseczkę, tak jak pan prezydent. Pan tak przychodzi z miasta, tak? Tak. No ale obowiązują jakieś zasady. Pan minister Szumowski, prawda, tu trzeba się jakoś posługiwać pewnym sprzętem, nie wiem, maseczka, rękawiczki. No nie. Pani Czesławo, proszę odkazić pana listonosza. No teraz to lepiej. Panie prezydencie. Dzień dobry, panie prezydencie. Nie, chwileczkę. Wytyczne sanepidu jasno brzmią: zrezygnować z gestów grzecznościowych podczas witania. To jakie tu? Dzień dobry. Dzień dobry. Zgłosiłem się po statuetki. Tak mnie poproszono. Ja tak sobie wyobrażam, jakby pana tak 30 milionów razy, a właściwie wszystkich polskich listonoszy dezynfekowano, co by z pana zostało. Ale chciałbym na pana ręce przekazać wielkie podziękowania dla wszystkich listonoszy bolesławieckich, bo to są ci ludzie, którzy dzisiaj ratują wiele rodzin, dostarczając im rzeczy niezbędne, czasami mniej zbędne. Bardzo dziękuję, a jednocześnie gratuluję gustownego rowerka. Widzę, że torba jest przygotowana. W związku z tym nie mam do pana pretensji, że nie dostarczył pan tych 30 milionów pakietów wyborczych. Proszę. Mogę wziąć statuetki? Proszę bardzo. Dwie czerwone statuetki, poprzednio były żółte. Proszę państwa, tu jest niezwykle istotna rzecz, bo wśród tych osób, po pierwsze, zaczynamy od kultury, co powinno być ważnym momentem myślenia o naszej tożsamości, o tożsamości wspólnoty lokalnej, ale informuję państwa, że mamy tutaj wielki jubileusz. Wszystkie te osoby plus jedna nagroda zespołowa mogą mówić o tym, że dostały nagrodę numer 500, ponieważ do dzisiaj rozdaliśmy 498 nagród finansowych. Do widzenia. Do widzenia, szerokiej drogi. Proszę uważać na siebie. Szerokiej drogi. Tak jest. I proszę się już więcej nie dezynfekować, przynajmniej tutaj. Czyli było 498 nagród finansowych. Dzisiaj te osoby, które zostały wymienione, a kolejność jest kompletnie przypadkowa, wszystkie możemy określić, że doszliśmy już do poziomu 500 nagród finansowych, czyli 500 osób, instytucji, stowarzyszeń, zakładów, przedsiębiorców w ostatnich latach otrzymało nagrodę za promocję miasta. To jest nasza siła, to jest siła Bolesławca. Dziękuję, panie prezydencie. Kamień z serca. Okazuje się, że poczta sprawdza się w działaniach niestandardowych,
ale przejdźmy do kolejnej prezentacji. Tym razem nagrody w kategorii nauka. Kategoria nauka. Bogna Łasica. Pani Bogna Łasica jest nauczycielką języka angielskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bolesławcu. Prowadzi również dodatkowe pozalekcyjne zajęcia dla uczniów z języka hiszpańskiego. Autorka i koordynatorka międzynarodowego projektu współpracy szkół Erasmus+, o nazwie Creating Competent Citizens Using for CEs, którego celem jest rozwijanie odpowiedzialnego obywatelstwa i czterech przyszłościowych kompetencji – kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia. Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Włoch. Pani Bogna Łasica jest także pomysłodawczynią i realizatorką projektu współpracy pierwszego liceum ogólnokształcącego z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w Bolesławcu. W ramach działań integracyjnych w latach 2018-2019 uczniowie doskonalili komunikację w języku angielskim, prezentując amerykańskim gościom w szkole lokalną historię i kulturę oraz oprowadzając ich po mieście. Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Armii Krajowej w Bolesławcu. Szkoła Podstawowa nr 3 w roku szkolnym 2018-2019 zrealizowała międzynarodowy projekt 100 lat wzajemności i różnorodności, którego finał miał miejsce podczas wizyty na Ukrainie w kwietniu 2019 roku. Pedagodzy poświęcili swój wolny czas, aby w formie wolontariatu realizować pomysły i pasje młodych ludzi z czterech krajów – Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Głównym celem projektu było wyeliminowanie nieufności i uprzedzeń wobec imigrantów, a także wzmocnienie szacunku dla różnic kulturowych. Zamierzeniem partnerów projektu było przedstawienie historii i teraźniejszości każdej kultury oraz wzajemnych oddziaływań międzykulturowych zaangażowanych narodów. Projekt zakładał współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstwa strategicznego. Działania projektowe oraz spotkania partnerów pozwoliły osiągnąć ten cel i zaspokoić potrzeby społeczności czterech sąsiadujących ze sobą państw. Zespół do spraw promocji przedszkola nr 7 w Bolesławcu. Katarzyna Kwapisz i Żaneta Tylczyńska-Giela. Nauczycielki Katarzyna Kwapisz i Żaneta Tylczyńska-Giela wykazują szczególną aktywność w realizacji zadań wynikających z długofalowego planu działania i rozwoju przedszkola. Na szczególne podkreślenie zasługują działania nauczycielek związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz partnerów do współpracy. Są autorkami i koordynatorkami projektu pod nazwą Integracja Sensoryczna – Inwestycją w przyszłość dzieci, którego celem jest zapoznanie nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci z dysfunkcjami z zasadami terapii metodą integracji sensorycznej oraz umożliwienie dzieciom w przedszkolu korzystania z elementów tej terapii. Panie napisały dwa projekty w ramach programu Erasmus+, które przyczyniły się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także projekty dotyczące modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych, dostosowując się do aktualnych potrzeb i celów placówki. O, znajoma postać pana listonosza. No, pan listonosz znowu się pojawił. O, dzień dobry. Ja się cieszę, wrócił pan. Zapraszamy do pana prezydenta, widzę, że na emeryturze, ale udało się uniknąć tego ciężkiego, trudnego obowiązku, dwójki, chodzenie i tak dalej, prawda? No to cudownie. No i czuję, że wciąż zdezynfekowany. Tak. Każdy w tym momencie powinien być zdezynfekowany. Tak jest. Mówimy oczywiście o dezynfekcji zewnętrznej. Oczywiście. Proszę Państwa, zanim przekażę te statuetki, które za pośrednictwem poczty trafią do naszych laureatów, drobna refleksja. Staramy się, aby nasze miasto było miastem otwartym, miastem europejskim, nie tylko w tym wymiarze skutecznego pozyskiwania środków europejskich na wielkie bądź mniejsze inwestycje, ale też na tak zwane działania miękkie, czyli na różnego rodzaju inwestycje, ale skierowane do człowieka. Cieszę się bardzo, że nasze szkoły edukują młodzież w tym kierunku wzajemnej otwartości, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego kolor skóry, pochodzenie czy poglądy, bo tylko taka postawa gwarantuje nam dobrą przyszłość. Co ważne, ta relacja szkoła-uczeń jest relacją wzajemną, ponieważ z tych przykładów, które przed chwilą zostały pokazane, widać, że młodzież aktywnie włącza się w tworzenie tego systemu kreowania
relacji, wzajemnych relacji międzyludzkich w całej Europie, korzystając w dużej mierze ze środków, które oferuje nam Unia Europejska, bądź też inne instytucje europejskie. Z wielką przyjemnością, panie listonoszu, przekazuję panu te figurki. Niech one trafią w te godne ręce. Już to robimy. Delikatnie pakujemy, bo ale się ucieszą. Ale naprawdę, o, już mamy obydwie. I spieszę się szybciutko, podskazane adresy, żeby dostarczyć. Tak, tak, niech pan się spieszy przed tak. 23 maja, niech do pan widzenia. Zdąży. Zdążę na pewno. Tak. Do widzenia, do widzenia. Prosimy tak na CITO. Szanowni Państwo, specjalnie dla Was. Tajna broń antywirusowa. Okazuje się, że pandemia ma też swoje dobre strony. U nas uruchomiła potencjał, który był do tej pory ukryty. Młodzi twórcy, którzy zaprezentują Państwu bardzo ciekawą i znaną piosenkę Kasztany, Paulina i Jacek. No cóż, kiedy ci nasi maturzyści wrócą do szkół? Bo chrabąszcze już niedługo zaczną opadać z kasztanowców. Posłuchajcie ich. Kasztanowy masz w oczu blask i tak nam było dobrze, kochane, wśród złotych liści, wiatru i gwiazd. Gdy wiatr kasztany otrząsał gradem, szepnąłeś nagle, zniżając głos. Odjeżdżam dzisiaj, lecz tam, gdzie jadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmiany. Jak rudy lecą grad, jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dała mi serce, a ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Już trzecia jesień, park nasz ozłaca, kasztany lecą z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca, choć tyle błyszcz liści i gwiazd. I tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni. I ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmiany. Ja
pan ci dała mi serce, a tej rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i kategoria Nagrody Społeczne. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Bolesławcu, jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego w mieście oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć promujących Bolesławiec. Największym cyklicznym przedsięwzięciem, w którym towarzystwo bierze udział, jest akcja Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. W ramach całorocznych działań organizowane są spotkania o tematyce kresowej, kwesty zbiórki zniczy na cmentarze kresowe, zbiórki darów i kartek świątecznych dla przyjaciół z Ukrainy oraz wyjazdy na Ukrainę, podczas których bolesławianie sprzątają przedwojenne cmentarze katolickie. W 2019 roku członkowie towarzystwa byli licznie nagradzani za swoje działania. Pan Zbigniew Junkiewicz otrzymał nagrodę za promocję miasta Bolesławiec w 2018 roku oraz tzw. Krzyż Kresowy. Pani Barbara Smoleńska otrzymała medal za zasługi dla Zbaraża, tytuł zasłużony dla miasta Bolesławiec, wolontariusz roku 2019 oraz tzw. Krzyż Kresowy. Ponadto tytuł zasłużony dla miasta Bolesławiec otrzymali pani Stanisława Balawender, pan Adam Fornal oraz pan Alfred Kwarciak. Działania towarzystwa prezentowane są na Facebooku oraz w telewizji lokalnej, a w 2019 roku w Zbarazkiej Gazecie Lokalnej Narodne Słowo po raz kolejny pojawi się duży artykuł promujący Bolesławiec pod tytułem Przyjaciele z Polski przywieźli niespodziankę. O, pan listonosz znowu się tutaj pojawia. Szybkoście się uwinęli, panie listonoszu. Tak. A to nie lepiej byłoby tak za jednym zamachem wszystkie wziąć, a tak się pan nachodzi, najeździ i Bóg wie co. No, mi się przypomina taki piękny wierszyk z czasów dziecięcych o listonoszu. Chodzi listonosz całe dnie, drogę ma długą, złą, więc gdy u ciebie pojawi się, ładnie przywitaj go. Panie prezydencie, witamy pana listonosza. Bardzo ładnie witamy, zgodnie tak. z tą dyrektywą. Dzień dobry, tak, tak. Ja... Mamy nagrodę dla bardzo ważnego towarzystwa, które dba o relacje polsko-ukraińskie, ale co ważniejsze, jest świadectwem naszej tożsamości. Tożsamości mieszkańców, którzy przybyli w dużej mierze z Kresów Wschodnich, budując tutaj nową rzeczywistość, najpierw odbudowując miasta, a później, miasto, a później tworząc jego dobrobyt i dobrostan. Wielkie podziękowania dla wszystkich członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, ale niech ta nagroda będzie również wyrazem uznania dla wszystkich tych ludzi, którzy stamtąd przyjechali i wybrali na swoje miejsce życia Bolesławiec. Bardzo proszę. Czy ja mam coś pokwitować? Nie, to proszę przy innym rozdaniu, te jak będziecie te pakiety wozić, o których mówią, to tam trzeba potwierdzić. Dobrze, tak? Dobrze, panie prezydencie, nie to ja. Nie rzucajcie ich tak na podwórko, tym też tak, proszę nie rzucać. Tak, tak, spokojnie, oczywiście, my to możemy bardzo delikatnie. Oczywiście, ja śpieszę na miejsce, dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Kto zabrał rowerek? Proszę państwa, w międzyczasie zapraszam serdecznie do następnej kategorii. Tym razem sport. Kategoria sport. Oliwia Zagdańska. Oliwia Zagdańska w 2019 roku wielokrotnie reprezentowała Bolesławiec, biorąc udział w kilkunastu zawodach pływackich o randze powiatowej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Prawie na każdych zawodach stawała na podium, zdobywając w większości złote medale oraz tytuły najlepszej zawodniczki w swoich kategoriach wiekowych. Sezon pływacki zakończyła udanym startem w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do większych sukcesów można również zaliczyć udział w zimowych Mistrzostwach Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Nowej Rudzie, gdzie wywalczyła 3 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy, zdobywając tytuł najlepszej zawodniczki w swojej kategorii na Dolnym Śląsku. Tomasz Hajde.
Zawodnik klubu Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk Bolesławiec. W 2019 roku zdobył złoty medal w biegu na 800 metrów i złoty medal w skoku w dal na 8 Europejskich Igrzyskach Młodzieży Osób Niepełnosprawnych Emil Open w Brnie, gdzie występowało 600 zawodników z 17 państw. Ponadto na 9. Dolnośląskim Mityngu Narciarstwa Biegowego Olimpiad Specjalnych w Jakuszycach zdobył złoty medal w biegu na 500 metrów i 3000 metrów. Złoty medal na 13. Dolnośląskim Turnieju Badmintona na Olimpiad Specjalnych w Legnicy oraz złoty medal w pięcioboju na 19. Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych w Kamiennej Górze. Martyna Stos, zawodniczka klubu Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk Bolesławiec. W 2019 roku zdobyła brązowy medal na indywidualnych mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym w Wiśle. Brązowe medale w pierwszym, drugim oraz trzecim Grand Prix osób niepełnosprawnych. Ponadto zajęła 5. miejsce na 19. turnieju tenisa stołowego osób niepełnosprawnych w Jaworze oraz 2. miejsce w kategorii kobiet na mistrzostwach Dolnego Śląska osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym w Bolesławcu. Szczepan Paszek. Pan Szczepan Paszek jest zawodnikiem bolesławieckiego klubu kolarskiego Bike Stacja Fit Wheels. To wielokrotny zwycięzca wyścigów szosowych, przełajowych i NTB rangi okręgowej i krajowej. Dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej cyklu Bike Marathon. Dwa ostatnie lata to festiwal sukcesów i zwycięstw na arenie wyścigów wszelkiego rodzaju kolarstwa amatorskiego. Przede wszystkim kolarstwa przełajowego i kolarstwa górskiego. W 2019 roku zdobył m.in. Mistrzostwo Polski w kolarstwie przełajowym, Wicemistrzostwo Polski w kolarstwie górskim oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Kaczmarek Electric MTB. Bartosz Budzik. Uczeń klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu, który od 2013 roku bierze udział w zawodach pływackich o różnej randze i zasięgu. W roku 2019 pan Bartosz osiągnął wysokie wyniki, które wielokrotnie pozwalały na zajęcie miejsca na podium zawodów pływackich. Do największych sukcesów należy zaliczyć m.in. pierwsze miejsca na 50 metrów stylem motylkowym oraz na 100 metrów stylem grzbietowym podczas ogólnopolskich zawodów pływackich w sprincie, a także na 100 metrów stylem grzbietowym i na 100 metrów stylem motylkowym podczas 4. edycji Neptune International Slimming Meeting. Gracjan Kozak. Zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesławia jest finalistą Mistrzostw Europy Juniorów w rzucie dyskiem w Boras w Szwecji, gdzie zajął 9. miejsce, mistrzem Polski w rzucie dyskiem oraz 4. zawodnikiem Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą. Ponadto jest wicemistrzem Polski Ludowych Zespołów Sportowych w rzucie dyskiem oraz mistrzem Dolnego Śląska w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. Gracjan Kozak objęty jest szkoleniem kadry narodowej juniorów i posiada pierwszą klasę sportową. Klaudia Peters. Pani Klaudia Peters w 2019 roku startowała w licznych zawodach triatlonowych, biegowych oraz wyścigach kolarskich rangi ogólnopolskiej i większość z nich kończyła na medalowej pozycji. Do jej największych sukcesów należy zaliczyć m.in. pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski w akwatlonie w kategorii do 23 lat, na Mistrzostwach Polski w duatlonie na dystansie średnim w kategorii do 23 lat oraz na Mistrzostwach Polski w duatlonie na dystansie olimpijskim w kategorii do 23 lat. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia jest docenianym ośrodkiem kształcenia lekkoatletycznego na terenie Dolnego Śląska i w Polsce. Najważniejszymi wydarzeniami i osiągnięciami klubu w 2019 roku było zdobycie 6 medali Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski LZS. Zawodnicy klubu zdobyli 49 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w różnych kategoriach wiekowych oraz 6 w Mistrzostwach Makroregionu. Zawodnik klubu Gracjan Kozak startował na Mistrzostwach Europy Juniorów w Boras w Szwecji, gdzie zajął 9. miejsce. 41 zawodników i zawodniczek klubu uzyskało klasy sportowe, w tym 6 drugą klasę i 1 pierwszą klasę sportową. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia zdobył 129 punktów w systemie sportu młodzieżowego organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zajął 4 miejsce na Dolnym Śląsku we współzawodnictwie dzieci i młodzieży wśród dolnośląskich klubów lekkoatletycznych. No to, panie prezydencie, ja będę wnioskował o jakąś dodatkową premię dla pana listonosza. Pan jest na emeryturze? Panie Danielu? Tak, jestem na emeryturze. No to pan sobie dorobi troszeczkę, a tutaj widzę, że Paleciak. Szanowni państwo, to jest premiera Paleciaka na gali za promocję miasta. Wyjątkowa, historyczna chwila. Ale, panie prezydencie... No Paleciak jest niezbędny, bo nagród, jak widać, jest sporo. One są już zapakowane, my też się poprawiliśmy, teraz już mamy bezpieczne
opakowania. Cieszymy się bardzo, że w sporcie tak dużo osiągnięć młodych ludzi, którzy wbrew różnym przeciwnościom, o których była mowa w trakcie tego filmu, że osiągają takie sukcesy, jednocześnie sławiąc imię naszego miasta i naszych klubów sportowych. Serdeczne gratulacje dla zawodników, dla trenerów, dla działaczy. Widać, które kluby w ubiegłym roku były najbardziej aktywne i które najbardziej, zdaniem Komisji Rady Miasta, najbardziej zasługujące na nagrody. Panie listonoszu, proszę pakować. Ja wyrażam tylko radość, że przyjechał pan paleciakiem, a nie taczką. To jest nowszy sprzęt, ale mam nadzieję, że zostanę jeszcze lepszy. Tak, niedługo będą jeździć autobusy elektryczne. Może przy okazji w gratisie dostaniemy elektrycznego paleciaka. Szanowni Państwo, za chwileczkę będziemy świadkami przepięknego aktu przekazania tych nagród. No, do widzenia Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Panie listonoszu. Jak znam listonosza, to wróci. Tak jak kasztany spadające z drzew. Czas na występ artystyczny. Nasi bolesławieccy, bokoscy twórcy, znani Państwu tym razem w repertuarze Anny Jantar, zawsze gdzieś czeka ktoś. Na pewno nasi laureaci czekają na nagrody. Słońca, bury zmierzch, a w tym wszystkim ja. Cały peron w swetrze z wełny chmur skulił się jak pies. Wietrzy gdzieś wagonów sznur zgubionych w mokrej mgle. Zawsze gdzieś czeka ktoś. Tak już jest, tak musi być. Czy w pogodne, czy w deszczowe dni. O, zawsze gdzieś czeka ktoś. I by miłość mogła wejść, trzyma dla niej wciąż otwarte drzwi. Semafor milczy, patrzy w dal, łowi stukot kół. Chciałby już odpocząć jak i ja, wejść pod kołdrę snu. Gdy podniesiesz ramię, co tam deszcz, co mi chmurny dzień. Będzie to, ty przecież wiesz, najpogodniejszy dzień. Zawsze gdzieś czeka ktoś. Tak już jest, tak musi być. Czy w pogodne, czy w deszczowe dni. O, zawsze gdzieś czeka ktoś. I by miłość mogła wejść, ma dla niej wciąż otwarte drzwi. Zawsze gdzieś czeka ktoś. Tak już jest, tak musi być. Czy w pogodne, czy w deszczowe dni. O, zawsze gdzieś czeka ktoś. I bym mi miłość mogła wejść, trzyma dla niej wciąż otwarte drzwi. Kategoria inne. Paulina Stefańczyk.
Pani Paulina Stefańczyk jest specjalistą do spraw promocji i reklamy w ceramice artystycznej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego. Od czasu objęcia przez nią stanowiska o ceramice artystycznej z Bolesławca mówi się dużo, często i pozytywnie. Nie tylko w mediach lokalnych, ale także krajowych, europejskich i światowych. O ceramice artystycznej z Bolesławca pisały takie gazety i agencje jak New York Times, Washington Times, Business Forbes i Associated Press. Materiały pani Pauliny były także publikowane w telewizjach Fox News czy CNBC, jak również w czołowych polskich stacjach telewizyjnych i radiowych. Na co dzień pani Paulina Stefańczyk zajmuje się również grafiką oraz fotografią studyjną naczyń. Jej zdjęcia można oglądać w takich czasopismach jak Ambiente, Szkło i Ceramika oraz w najnowszym wydaniu polskiej edycji Fashion. Jest współautorką nowej strony internetowej spółdzielni oraz katalogów prezentujących dorobek artystyczny kierownika artystycznego firmy pana Mariusza Ochockiego oraz głównych projektantek dekoracji ceramicznych pani Teresy Liany i Marii Starzyk. Krzysztof Gwizdała. Pan Krzysztof Gwizdała wyprodukował w 2019 roku pierwszy raz w historii powojennego Bolesławca 5 wzorów świątecznych pocztówek prezentujących piękno miasta. Kartki pocztowe okazały się sukcesem. Wszystkie zostały wykupione przez mieszkańców i turystów odwiedzających Bolesławiec w okresie świątecznym. Kilka tysięcy pocztówek wspaniale prezentujących Bolesławiec i bożonarodzeniowe dekoracje zostało rozesłanych po całym kraju i świecie. Kartki dotarły do wielu miejsc w Europie, Ameryce, Azji i Australii. Bolesławiecki Klub Krótkofalowców. Podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki członkowie Bolesławieckiego Klubu Krótkofalowców nawiązywali połączenia z krótkofalowcami z całego świata, promując święto. Akcję prowadzili już od kwietnia, a jej kulminacja nastąpiła w sierpniu w trakcie Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Krótkofalowcy rozmawiali z radioamatorami m.in. z Wysp Karaibskich, Argentyny, Kolumbii, Republiki Dominikany, Japonii, Kuwejtu, Meksyku, Wenezueli, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ramach akcji wydano specjalne karty potwierdzające odbyte połączenia, które w swojej treści promowały Bolesławiec i bolesławieckie święto ceramiki. Połączenia realizowali Piotr Cetler, Bartek Górecki, Zbigniew Fuchs, Kazimierz Kędzierski, Henryk Kobiałka, Marek Borek i Jan Galus. O, pan listonosz, a co pan tak na popych? Moment, moment. Tak bardzo. Zaraz proszę. Chwileczkę. Pomożemy panu, oczywiście, o, że tak. Pomoc. Tak. Już. Nowoczesny sprzęt dostałem. Co wy tam nie macie na poczcie jakiegoś lepszego sprzętu? Co to wysiadło? Nie chcę zapalić. No nie chcę zapalić. Panie prezydencie, no w tych warunkach trudno. A jestem pełen podziwu, tak, bo to dużo pakietów by weszło na ten samochód. Tak. Tylko pytanie, kto ma ten wózek pchać? Witamy pana listonosza po raz kolejny. Serdecznie. Pan dyrektor mówił, że ta nazwa tajemnicza, ona jest taka romantyczna, inne, tak? Kategoria inne. Panie listonoszu, w takim razie pięknie się będą komponować figurki na masce tego wspaniałego wehikułu. Wielkie gratulacje dla osób wyróżnionych. Tu nie było żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o komisję, która decydowała o nagrodzeniu tych, a nie innych osób. Widać, że to różne formy, bowiem możliwości promocji miasta są nieograniczone, tak jak na przykład te maseczki. To ja. Tak, to biorę. Pan to tak sobie jest, oczywiście. Weźmie i pakujemy na kufer. Tak, mam tutaj specjalnie. O, do tego kuferek. O, żeby bezpiecznie dotarło na miejsce. O, tak. Dziękuję bardzo. Zapakowane dziękuję. Auto. Do widzenia i śpieszę się. Nie wiem, czy tu wyrobimy ten zakręt. Ja bym cofnął. To więc tak. Dobrze. Tak. Jeszcze troszeczkę. Niech pan wyprostować. Teraz. Prosto, idziemy prosto. Jeszcze, tak jak pan prezydent mówi. Ani w lewo, ani w prawo, prosto. Ale tam cofamy? Nie. My mamy tam pojechać. A, bo pan jedzie w tę stronę. Tak. Oczywiście. A to niech mi pan nie zdemoluje stolika. Nie, to proszę zostawić, panie prezydencie, ja sobie poradzę. A może, panie listonoszu, tym kluczykiem coś tam pokręcić, co pan nie, na to? Nie, to nie próbowałem godzinę czasu. Ojej, także mówił, że sobie nie poradzi. Będzie. Dyrektor ośrodka kultury ma mnóstwo umiejętności. Karamba, diokane, Madonna. Panie prezydencie, wszystkie nagrody zostały już wręczone, ale, szanowni państwo, to nie koniec na tym, bowiem pozostały jeszcze wyróżnienia.
i w tym roku otrzymują je... Wyróżnienia. Patrycja Julia Pawlus i Oliwia Gorczyca. Patrycja Julia Pawlus i Oliwia Gorczyca są uczennicami klas trzecich w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bolesławcu. Osiągały bardzo dobre wyniki w nauce, dodatkowo angażując się z sukcesem w naukowym ruchu olimpijskim. W roku szkolnym 2018-2019 wspólnie zostały laureatkami trzeciego miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Również w bieżącym roku zostały zakwalifikowane do etapu centralnego. Na ich sukces złożyła się wspólna praca naukowa pod kierunkiem opiekunki olimpiady, nauczycielki pani Beaty Majewskiej. Patrycja Julia Pawlus i Oliwia Gorczyca są także uczennicami szczególnie zaangażowanymi w życie społeczności lokalnej i szkolnej. Od 7 lat są członkami zespołu pieśni i tańca Mały Bolesławiec, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury. W 2019 roku razem z zespołem występowały m.in. na festiwalu Mała Europa w Bośni i Hercegowinie. Ponadto od 3 lat są członkami szkolnego chóru Synkopa 2. Wojciech Andrzejewski. Wojciech Andrzejewski jest uczniem 4 klasy cyklu 4-letniego Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Bolesławcu. Jako reprezentant szkoły i miasta Bolesławiec na przestrzeni lat nauki w szkole muzycznej został laureatem znaczących konkursów rangi regionalnej oraz ogólnopolskiej. Aktywnie uczestniczył w życiu środowiska lokalnego, corocznie prezentując swoje umiejętności na koncertach noworocznych organizowanych przez szkołę muzyczną dla mieszkańców miasta oraz podczas jubileuszy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Do najważniejszych osiągnięć Wojciecha Andrzejewskiego możemy zaliczyć zajęcie 2 miejsca w 1. Dolnośląskim konkursie gitarowym o miedzianą strunę w Legnicy, 3. miejsca w 10. wiosennym konkursie gitarowym w Szczecinie, 1. miejsca na 20. kłodzkim jubileuszowym festiwalu muzycznym Gitariada, 3. miejsca w 7. międzywojewódzkim konkursie gitary klasycznej Hurra Gitara w Świebodzinie oraz 3. miejsca na lwóweckim festiwalu talentów. Adam Goleński. Adam Goleński jest uczniem 2 klasy w 1. liceum ogólnokształcącym w Bolesławcu oraz przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Pozalekcyjnie realizuje się jako działacz młodzieżowy. W 2019 roku zrealizował 15 projektów społecznych w Bolesławcu, na Dolnym Śląsku oraz w kilku rejonach Polski. W wydarzeniach zorganizowanych przez Adama Goleńskiego wzięło udział ponad 2000 dzieci i młodzieży. Największym jego sukcesem jest proekologiczny młodzieżowy projekt Plan E Bolesławiec, który we wrześniu rozszerzył swoje działania o kolejne województwa i stał się projektem ogólnopolskim, rozpoznawalnym wśród młodzieży z całego kraju i działającej społecznie. W 2019 roku brał udział w wielu akcjach oraz przedsięwzięciach, m.in. w Ogólnopolskim Kongresie Młodzieżowym Rad i Sejmików we Wrocławiu, pierwszym Młodzieżowym Dniu Przedsiębiorczości w Gdyni, w Szkoleniu Młodzieżowych Rad Time for Youth w Poznaniu, Dolnośląskiej Akademii Samorządu w Borowicach, Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Kongresie Młodzieży w Ziębicach. Był organizatorem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Bolesławcu. Jacek Garmider. Zawodnik Akademii Młodego Piłkarza, który w wieku 11 lat osiąga rewelacyjne wyniki w bardzo dużych turniejach dla bramkarzy. W 8. bitwie bramkarskiej we Wrocławiu, największym turnieju bramkarskim na świecie, zajął 1. miejsce w swojej kategorii wiekowej. Bitwa bramkarska to unikatowy w skali kraju turniej, w którym bramkarze piłkarscy rywalizują między sobą w pojedynkach. Ze względu na liczbę ponad 300 uczestników, którzy wzięli udział w turnieju, przedsięwzięcie zyskało miano największej tego typu imprezy na świecie. Ponadto Jacek Garmider zajął 2. miejsce w swojej kategorii wiekowej w jeleniogórskiej bitwie bramkarskiej. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku zasady były podobne. Wygrywał zawodnik, który w ciągu 2 minut zdobył jak najwięcej bramek. Oba wydarzenia były nagłaśniane w lokalnych gazetach we Wrocławiu, Jeleniej Górze, na stronach internetowych i profilach Facebook oraz w telewizji TVP3 Wrocław. Trenerem Jacka jest pan Kasper Jeziorny. I znowu pan listonosz. Tak, tak. Panie prezydencie... Przepraszam, ale wy na tej poczcie, panie Danielu, toście tak ostatnio przyzwyczailiście, żeby bez pokwitowania te przesyłki. Ja bym jednak był bardzo ostrożny. Nie wiem, czy pan pamięta komedię polską z 1974 roku Nie ma róży bez ognia. I tam Jan Komuszewski przekonywał Wandeczkę. Przepisy mówią, że podpis musi być. Jak musi?
Gdyż Kornel, ci co pamiętają tę komedię z 1974 roku, to są w dużej grupie ryzyka. Ale ja ostatnio miałem historię w supermarkecie, gdzie nie wpuszczono mnie do środka, bo powiedzieli, że jestem za młody. I pierwszy raz się zdenerwowałem, jak mi ktoś coś takiego powiedział. Więc rzeczywiście doświadczenia nasze wskazują, że pan listonosz zasługuje na duże zaufanie, bo wraca, prawda? Ale będziemy musieli go zweryfikować. No i tutaj w razie czego to doniesiemy tam, gdzie trzeba. Przyjąłem, proszę. Może być nieczytelny. Dziękuję, tak. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Okazuje się, że można pokwitować samemu, tak jak to uczynił pan listonosz. Sam sobie. No ale to mieli niedawno 30 milionów razy tak kwitować. Oczywiście. Dlatego, proszę Państwa, nauczeni tym doświadczeniem wybaczamy, a być może będzie to dla naszego urzędu też jakaś wskazówka. Drodzy Państwo, wręczyliśmy 22 statuetki, w tym 2 nagrody honorowe oraz 3 wyróżnienia. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Szanowni Państwo, w tym momencie zazwyczaj co roku wszyscy laureaci wychodzili na scenę, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie w scenerii konfetti. No, dzisiaj nie możemy tego zrobić, ale poczujmy się, że jesteśmy razem. Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy mieszkańcami miasta, z którego jesteśmy dumni, a dumni jesteśmy dlatego, że tak wspaniali ludzie dbają o to, żeby Bolesławiec był odbierany dobrze, żeby ludzie z Bolesławca również dumni byli, ale przede wszystkim i dlatego, że na zewnątrz ten wizerunek naszego miasta utrwalany każdego dnia jest coraz lepszy. Życzę wszystkim laureatom i dziękuję za to, że pracowali przez ubiegły rok i że te wyniki były tak dobre. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia. Na zakończenie mamy jeszcze dla Państwa jedną niespodziankę. Przed Państwem Dariusz Uściński, pracownik Bolesławieckiego Ośrodka Kultury w repertuarze Tonego Bennetta. Tym razem przedstawi znaną piosenkę Good Life. I to jest to, czego Państwu tak naprawdę życzymy. Dobrego, zdrowego życia. Przed Państwem młody Tony Bennett, Dariusz Uściński. The good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life, let you hide any sadness you feel. Good life, good life.